Dzień dobry. Chcieliśmy z panem chwileczkę porozmawiać. To. Proszę pana, my kręcimy film o sprawie Stanisława Pojasa. Proszę kręcić tylko beze mnie. Nie ma o czym rozmawiać, naprawdę. Proszę mnie zostawić w spokoju. Prokurator jest do tego, a nie pan. Dlaczego nie ja? Nie pan, bo pan jest dziennikarzem i pan nie ma nic do tego. Ale pan dużo wie o tej sprawie. Muszę panu powiedzieć, że rozmawiałem z wieloma pana kolegami i wszystkie nitki prowadzą do pana. Nikt nie udowodni i koniec, no. Siódmego maja 1977 roku w sieni kamienicy Przyszewskiej 7 w Krakowie znaleziono ciało Stanisława Pyjasa, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownika Komitetu Obrony Robotników. Ówczesne władze twierdziły, że był to nieszczęśliwy wypadek. Nawet przeprowadziły krótkie śledztwo, zakończone umorzeniem. Pomimo protestów przyjaciół i studentów, śledztwo nie objęło funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Pod koniec marca przyszło pismo od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego wzywające nas, rodziców, na rozmowę, więc pojechaliśmy z mężem. Rektor nazywał się, jak się nie mylę, Tomasz Weiss. Przedstawił nam, że Staszek zajmuje się niepotrzebnie jakimiś sprawami politycznymi, że zbierał podpisy wśród studentów pod listą w celu uwolnienia robotników radomskich 1976 roku. Było jasno powiedziane, że to SB poleciło mu przeprowadzić z nami rozmowę i ostrzegł nas, żebyśmy skłonili Staszka do zaprzestania działalności korowskiej. Wyszliśmy od rektora, na korytarzu czekał na nas syn. Zaczęliśmy z nim rozmowę, a on spokojnie na te słowa mówi: ja nie mogę inaczej postępować. Ja muszę postępować zgodnie z własnym sumieniem. To były jego słowa, które pamiętam do dziś. No i wtedy właśnie zostawiłam mu pieniądze, bo chciałam ubranie kupić już do pracy, do obrony pracy. No więc żadne z tych ubrań mu się nie podobało. Chciał tylko właśnie ubranie dżinsowe. To była ich moda, ich styl. Mówił mi, że był przesłuchiwany już dwukrotnie na milicji w Krakowie. I on mi opowiadał o tym, że początkowo tam przyjmowano go, pierwszy raz chyba to było, to przyjmowano go ładnie, nawet go częstowano i herbatą, i alkoholem. A i dostał w gębę, jeżeli to wszystko nic nie pomagało. Rozmawiałem z nim w obecności tam oficera Wydziału Śledczego. Po prostu była to taka rozmowa o charakterze takim profilaktycznym i sondażowym w gruncie rzeczy, bo w zasadzie każda taka rozmowa, powiedzmy, miała między innymi cel taki, mianowicie rozeznanie, powiedzmy, czy potencjalnie ten ktoś mógł być, powiedzmy, materiałem na tajnego współpracownika. Pyjas nie był tajnym współpracownikiem. To był czas, kiedy myśmy zaczęli czuć na sobie wszechobecność Służby Bezpieczeństwa. To już rzeczywiście zaczynało się wtedy tak zagęszczać. Odbyły się te pierwsze straszenia, pierwsze rozmowy. No, poza tym był to tuż przed śmiercią Staszka, on otrzymał te obrzydliwe anonimy. Napisane takim dokładnie nową mową socjalistyczną. Tak, niezapomnianym, że tępić takich kurwysynów jest naczelnym zadaniem chwili obecnej. Więc myśmy wtedy poszli do. Zgłosili to jako przestępstwo, gdzie dowiedzieliśmy się z odpowiedzi, że to nie ma w ogóle.
się czym zajmować, no. I że to pewnie któryś ze studentów napisał i to takie żarciki. No, a zresztą potem, już po śmierci Staszka, dalej prokuratura twierdziła, że w ogóle między anonimami a śmiercią nie ma żadnego związku. Wiemy, że pisano wtedy anonimy na Pyjasa. Czy pan wie dlaczego? Nie wiem, proszę pana. Jak byłem przesłuchiwany przez prokuraturę w Krakowie, to pan właśnie... Był tak przesłuchiwany teraz? Tak, byłem przesłuchiwany. Nie teraz. Mhm. Jak się ta sprawa ponownie zaczęła, to bo ja wiem, no rok temu, dwa lata temu byłem przesłuchiwany. Więc stąd wiem, że były jakieś anonimy czy coś takiego, dlatego że zadawano mi to pytanie. No nic nie wiem. Czy wyście się dali włączyć w tą psychozę, że ktoś z kolegów jest tam już pracownikiem wtedy, czy konfidentem, jak to się wówczas nazywało? O nie, myśmy się akurat, myślę, że nawet na odwrót wykazywaliśmy się chyba bardzo dużą dozą naiwności wtedy, ale absolutnie było to dla nas nie do pomyślenia, żeby ktoś z naszych kolegów, bliższych, dalszych, był autorem. No jest po prostu jasne, że autorem tych anonimów była Służba Bezpieczeństwa, która chciała w sposób zupełnie nieudolny skompromitować naszego przyjaciela. Wszedłem do domu razem z bezpieką, która rano przyszła i robiła rewizję u nas tam, przewracała te wszystkie rzeczy, tam rekwirowała. Pamiętam, że jeszcze taki nasz przyjaciel stukał na maszynie jakąś tam korowską. Myśmy potem przepisywali tą bibułę korowską, inkorportowali. Jeszcze stukał i tak przeganiał tylko bekułkę, musiał czasy koleś, by nie zwracać go, nie zwracać, i stukał ją dali, a oni tam już mu zabierali. Staszek zaczął się przedstawiać temu wlakom, to młodzi ludzie byli, myślał, że to ktoś tam był dom otwarty, ludzie łazili bez przerwy, więc jesteś nowi ludzie. On się przedstawił, a facet mówił o legitymację, podał rękę. Kiedy pan ostatni raz rozmawiał właśnie z tym Pyjasem? To mógł być marzec, mógł być kwiecień, jeżeli maj, to sam początek. Nie pamięta pan treści? Dokładnie nie potrafię, treści nie potrafię przytoczyć w żadnym wypadku. Zabrali mnie na przesłuchanie, tam trzymali parę godzin. Właśnie tam, jak to zwykle wyglądało, coś tam poprzekiwali tego śmigłowego, potem wypuścili. Myśmy poszli do Iwony. I Staszek, siedzieliśmy jakiś czas razem ze Staszkiem. I potem Staszek się pożegnał, powiedział, że właśnie ma te sprawy z anonimami do załatwienia. To było około południa, po południu. Echo poszło w bezpiekę, że będą tego wieczoru rzucone ulotki na miasto. I kogo mogli, kogo żyw, pościągali z domu, wyrzucili na ulicę. Żeby bezpieka chodziła po ulicach, żeby ty złapali tego, co będzie ulotki rzucał, pomóc. A to też ja znam z opowiadań. Ja mówię, sam z tym nie uczestniczyłem, tego wieczoru po ulicach nie chodziłem. I rano znaleziono tą ulotkę w postaci trupa Pyjasa. Siódmego maja wychodziliśmy z żoną tutaj z tej kamienicy, tu było wejście do pracy. O 6 rano zobaczyliśmy człowieka leżącego na posadzce, na samym dole. Leżał, miał podwiniętą koszulę do góry, plecy odsłonięte. Nie było widać twarzy, nie było widać krwi, ale po prostu zobaczyłem, że ten człowiek nie oddycha. Więc powiedziałem żonie, że idąc do pracy, żeby powiedziała milicjantom wtedy, że tutaj chyba jest trup w kamienicy. No to poszedłem sobie do pracy, żona do pracy. No i z pracy zostaliśmy szybciutko, po 8 już byłem na komendzie i byliśmy osobno przesłuchiwani na ulicy Batorego. Czym dla pana była nagła śmierć Stanisława Pyjasa? O, bardzo dużym zaskoczeniem. Nie przewidywałem nigdy nic takiego i raczej byłem zawsze skłonny przyznać temu rację jednak, że to tam chyba nikt się nie przyczyniał do tego. Zrobił się tego dnia, pamiętam, był bardzo duży szum. Przyznam, że ja sam ze swoim szefem rozmawiałem, to znaczy sugerowałem, że kto był wtedy szefem? Niejaki pan Bill był szefem wydziału, to znaczy bezpośrednim moim zwierzchnikiem. Ja z nim rozmawiałem, mówię, że no, trzeba naczelniku coś tutaj, jakieś kroki podjąć. A co? On to zbagatelizował. Poszliśmy do kostnicy, gdzie zapłaciliśmy, daliśmy łapówkę pilnującemu i wpuścił nas do środka. No i właśnie pamiętam to wyciąganie tej takiej szuflady, karteczka na kciuku, potem odsłanianie ciała, no i to był Staszek.
Nie było widać jakichś bardzo mocnych śladów pobicia, tylko pamiętam doskonale, że pod okiem miał takie dwie wyraźne jakby dziury, które moim zdaniem mogły wyniknąć tylko z uderzenia czymś bardzo ostrym. No, o śmierci Stanisława Pyjasa dowiedziałem się pierwszy raz chyba w niedzielę, gdy przyszli do mnie trójka młodych ludzi, ogromnie zdenerwowani, zbulwersowani i opowiedzieli mi o zdarzeniu z Krakowa, z ulicy Szewskiej 7. No, przyznaję, że ja wówczas, czy myśmy wówczas, społeczeństwo, adwokaci, nie byli do tej formy terroru jeszcze przyzwyczajeni. No, wiedzieliśmy o inwigilacjach, o rewizjach, o aresztowaniach, o wszystkim możliwym, ale nie o śmierciach. To też przyjmowałem to z pewnym niedowierzaniem. Ostatnią lekcję miałam wtedy, kiedy przyszła tutaj siostra brata do szkoły, do klasy. Mógł powiedzieć, ale nie powiedziała mi prawdy, tylko że stała się straszna rzecz. Ja dopiero przyszłam tutaj do domu i dopiero w domu, gdzie teściu mi powiedział, co się stało. No i pokazano nam syna, odsłonięto i pokazano. Był, bardzo ładnie wyglądał i zresztą był jakby uśmiechnięty, jak odprężony, że spodziewałem się gorszego widoku, jednak ten widok nie był taki zły i był dość przyjemnie wyglądał. Ale żona chciała, jak zwykle, to rzuciła się tam go całować i obejmować. Ten prosił opiekun, który go tam pokazywał, pochwycił ją i odsunął, żeby nie dotykać go, że jest, w tej chwili jest przygotowany, jest twarz, ma odpowiednio wyretuszowaną, żeby tak wyglądał cały czas i prosił, żeby raczej go nie dotykać. Już na drugi, trzeci dzień zobaczyłem w kamienicy tu naprzeciwko, na pierwszym piętrze, kamerę filmową plus mikrofon taki profesjonalny, po prostu jakaś tuba taka, która była nastawiona mniej więcej na wejście do kamienicy. I ta obserwacja, bo to była obserwacja, trwała nieprzerwanie chyba gdzieś ze 2 tygodnie. Bo bez przerwy tutaj były po prostu kwiaty, ludzie się zbierali, zapalano świeczki, wpadała brygada milicyjna. Tak mi się wydaje, że to była ten, bo to po cywilnemu, nie? I sprzątali wszystko do kubów, na śmieci, na podwórko. Także wieczorem sprzątali po prostu tak jakby za mnie. Klepsydry były zrywane natychmiast. Chodziliśmy po akademikach, po pokojach, informowaliśmy studentów, że został zabity ich kolega, że uważamy, że w tej sytuacji juwenalia powinny zostać odwołane, że nie powinni się bawić. No a potem to już była ta wielka manifestacja. Sprawa nabrała rozgłosu i tutaj były telefony, że tak powiem, ze wszystkich możliwych stron. Z jakich stron najwięcej? Proszę pana, przede wszystkim od strony, że tak powiem, prokuratury, żeby szybko, bo ich cisnęli terminami procesa. Nie, oni, telefony były o przyspieszenie, nie jakiegokolwiek wpływu na... Nie było sugestii, co powinno być. Nie, ja po prostu znany byłem z tego, że tu wielokrotnie różni ludzie próbowali mnie namawiać. Ja po prostu odmawiałem. Były sprawdzone różne wersje. Z tym, że jedna sprawa jest, na przykład to śledztwo, które było prowadzone w ten sposób, przy zasadzie założeniu, że Westfiega tego nie zrobiła. I to był właśnie błąd moim zdaniem, bo oczywiście tego nikt nie mógł przewidzieć się czasem, bo moim zdaniem byłoby właśnie znacznie korzystniej, gdyby to śledztwo prowadzone było rzeczywiście stricte obiektywnie. To ja mógłbym się na przykład wykazać, na przykład co ja w tym czasie robiłem, gdzie byłem, czym się zajmowałem i tak dalej, i tak dalej. Czy sprawa Stanisława Pyjasa poza wprowadzeniem nerwości spowodowała jakieś zmiany organizacyjne w Służbie Bezpieczeństwa, tej krakowskiej? Tak, przesunięto 2 pracowników z sekcji do sekcji. Teraz po tych latach mogę oczywiście nie domniemywać, tylko być przekonany, że bezpośrednio odpowiedzialnych za tak zwanych studentów, bo było 2 pracowników.
u ciebie w sekcji. To proszę wyciąć, co teraz. Tak, tak. Myśmy się w ogóle bardzo mało znali na polityce. Myśmy ją odczuwali jako generalne ciśnienie takie, po prostu ograniczające nasze możliwości we wszystkich dziedzinach. Myśmy się poznali, oczywiście, to myśmy nie rozmawiali w ogóle prawie na temat polityki na początku. Rozmawialiśmy na temat literatury. To była nasza pasja obydwu, na temat filozofii, którą studiował i zresztą ja później też trochę studiowałem. Myśmy do polityki doszli pośrednio. Zaczęliśmy tworzyć takie koło dyskusyjne, takie nieformalne. Spotykaliśmy, dyskutowaliśmy i zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy nie można by wydawać pisma. Takimi literackimi bibliami właśnie niemalże tego pokolenia wtedy była Gra w klasy Cortazara. No i właśnie to, wydaje mi się, to było bardzo ważne. Pojawiły się wiersze Dylana Thomasa w tłumaczeniu Barańczaka, bardzo dobrym tłumaczeniu. I pamiętam właśnie, że Staszek nosił taki zielony chlebaczek. To było bardzo charakterystyczne, zielony chlebaczek. I w tym zielonym chlebaczku była zawsze ta Gra w klasy i ten Dylan Thomas. Więc ja zaczynałem w ogóle tą sprawę, jak była ta grupa opozycyjna, grupa opozycjonistów, prawda, studentów polonistów, no, przeprowadzono z nimi rozmowy, to te profilaktyczno-ostrzegawcze, zrobiono tam kilku tajnych współpracowników z tego, znaczy nie ja zrobiłem, tylko zrobił kolega, wiem którzy, no ale to panowie tak. No nie, to od pana nie wymagają. Tak. Staszek odmówił odpowiedzi na pytania, był jedyny z nas, nie wiedząc, że wolno, powiedział, że nie będzie odpowiadał na pytania. Ja pamiętam dokładnie, on mi to później opowiadał, się śmiał i ten ubek tak zaczepiał, też tam straszył trochę. Ja wreszcie zacząłem mówić, dlaczego pan się wstydzi, czemu pan się wstydzi mówić? A on mówi, pan rację, ja się wstydzę, wie pan, zna pan sprawę Brzozowskiego. Tyle lat po śmierci go ciągają, bo gdzieś jego się znalazł jakiś świstek jego. Ja muszę dbać o biografię. To inteligentny człowiek, prawda? Ja w sumie, rozmawiałem z nim jako policjant, który rozmawiał właśnie z tym swoim przeciwnikiem, odniosłem wrażenie pozytywne, oceniając stan tego punktu widzenia, według tamtych kryteriów. Niewykluczone, że może nawet w przyszłości ktoś próbowałby z Jasem podejmować dialog. On był naprawdę takim człowiekiem, który ja coraz bardziej doceniam taką cechę. Na przykład potrafił się tak spontanicznie i bezinteresownie cieszyć z czyjegoś sukcesu, swojego przyjaciela. Doszło na pewnym momencie do kontaktów z taką grupą działającą przy duszpasterstwie, już nie pomnę, chyba to było duszpasterstwo świętej Anny. I chodziło w zasadzie o to, żeby te ugrupowania wzajemnie do siebie zniechęcić, jakoś przerwać te kontakty. I tu chodziło o to, żeby ci od duszpasterstwa byli przekonani, że tamta grupa jest zinfiltrowana. Temu między innymi te anonimy miały służyć i tak dalej. Działanie było skuteczne i gdyby nie akurat byłby śmierć Pejasa. Pamiętam Staszka, postać tak, no, nieduży facet z włosami do ramion, bardzo ładne miał te włosy, lekko falujące, brudka, bardzo piękne oczy. Trudno mi coś więcej powiedzieć. Mam teraz takie uczucie, naprawdę często mi się zdarza takie uczucie, że jak widzę kogoś z daleka, bo ta postać była jednak dość charakterystyczna. Czasem mi się zdarza zobaczyć kogoś z daleka, kto mi przypomina Staszka. To była bardzo silna przyjaźń, naprawdę. Zresztą przyjaźń była wtedy jak gdyby w ogóle religią dla nas, niemalż. Przyjaźń była najważniejsza. Pamiętam, że była bardzo piękna pogoda i najpierw według tamtejszego obyczaju ciało było wystawione w jednym z pokoi i wszyscy uczestnicy wchodzili, żeby pożegnać się ze Staszkiem. Potem wychodzili, zostawali na zewnątrz domu. Trumna została zamknięta i wyniesiono trumnę z... Pamiętam nawet, że kwitły wtedy jabłonie i właśnie ta trumna
jakoś nie mogła się zmieścić w pewnym momencie między gałęziami tych kwitnących jabłoń. Takie impresje bardzo, bardzo silne, które pozostają w pamięci. W czasie pogrzebu, jak mogę to śmiało powiedzieć, bo to prawda. W Gilowicach wszystkie budynki użyteczności publicznej, szkoły, gminy, GS-y, te wszystkie były zapełnione pracownikami Służby Bezpieczeństwa. Tam na jednej z ulic cały sznur samochodów, ich samochodów, a wszyscy byli ukryci, ani jeden nie był widoczny. Wszyscy byli po cywilnemu, bali się po śmierci siebie, że wstanie jeszcze i coś będzie działo. Ja zaraz po śmierci dostaliśmy zaproszenie na mszę świętą, to na 15 maja, na mszę świętą w kościele dominikańskim, więc z córką pojechałyśmy. Kraków wymarły, cisza. No bo jeszcze wszyscy o tej porze spali. Jak zwykle udaliśmy się na to miejsce tam, gdzie znaleziono zwłoki syna. Jestem matką tego Stanisława Pieza, który tu leżał, zabity. I czy byśmy mogli tam wejść? Znaczy na... To miejsce. Ja nawet nie wiem gdzie. W bramie nas tam zatrzymywano jakieś osobnicy. Wiedzieliśmy kto po cywilnemu. Mówimy, że jestem matką i ja tam muszę wejść. Dużo było świec, to znaczy nie świec palących się, tylko wosku rozlanego przy bramie, bo każda ze świec, jaka tylko tam się znajdowała, została natychmiast usuwana. No i pomału daliśmy się ku temu kościołowi, przeszliśmy przez rynek. Rynek bardzo nas zdumiało. Był w żałobie, Kraków był w żałobie. Były czarne chorągwie wisiały, były klepsydry. Potem po mszy zostało ogłoszone, że wszyscy w ciszy i w spokoju udajemy się przez rynek na miejsce, gdzie zginął Staszek. Tak było. Cały rynek wypełniony był narodem, tak jakby rzeczywiście odbywała się jakaś wielka uroczystość historyczna. Gdy już tu wróciłam do domu, zaraz był dziennik w telewizji i pamiętam słowa speakera. W Krakowie odbyły się uroczyście juwenalia studentów. Bardzo się udały, były piękne zabawy. Jedynie tylko garstka graczy politycznych zakłócała spokój w juwenaliach. Czy w związku z otoczką społeczną Służba Bezpieczeństwa nie ingerowała w pana, prowadzone przez pana śledztwo? Proszę pana, musielibyśmy znowu do realiów 77 roku, prawda? To znaczy i tak i nie. Wie pan, to znaczy nie w sensie ma pan to, czy macie to zrobić, czy tam to zrobić, to wykluczam, bo to u nas tutaj w naszym wydziale było w ogóle nie do pomyślenia, żeby z tego znani byliśmy. Wie pan, tu wyrosło kilku znakomitych prokuratorów, którzy dzisiaj pracują i przy tej sprawie pracowali i to wykluczam. Taki prokurator Sołgan, pamiętam jak on mnie zaczął przesłuchiwać, jestem wkurzony moim oporem, on tak nam podsuwał takie gotowe formuły, żebyśmy wreszcie prowadził w jednym określonym kierunku. Znaczy, żeśmy powiedzieli, że to przecież możliwe, że to wypadek, a to właśnie na pewno był wypadek, a przecież Staszek lubił wypić, na pewno się dalał, na pewno to był wypadek i właściwie dlaczego miał być coś innego. Zaczął mnie przesłuchiwać tak, jak przesłuchuje obecnie, klasyczna, a pan gdzie wtedy był, co robił i tak dalej, więc ja odmawiałem wypowiedzi. No i ja wtedy Sołgasz, prokurator tej sprawy, co mi badać, mówi, no to my was wszystkich załatwimy i tak dalej. To był jedyny prokurator, który utrzymał tak zwane z nami towarzyskie komitywy i był na każdym... To był świat, wtedy do nas należał świat. Proszę pana, bezpieka i prokuratora to jedno my. Przecież my wchodzili normalnie na rewizję bez... Bez pozwolenia prokuratorskiego. A ja, na lipę zupełnie, bo wszyscy wystraszeni, ulotki co tam, pierdoły toś. A kto się pytał na to? Śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa zakończone zostało postanowieniem o umorzeniu śledztwa w dniu 15 sierpnia 1977 roku. Śledztwo umorzono w sprawie okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa z powodu niepopełnienia czynu przestępnego. Przyjęto wówczas wersję, iż Stanisław Pyjas
uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, spadając ze schodów na posadzkę w Sieni Kamienicy. Tuż po śmierci Stanisława Pyjasa zgłosił się Stanisław Pietraszko i zaczął opisywać, w jaki sposób zobaczył wychodzących z Rzaczka pana jakiegoś wraz ze Stanisławem Pyjasem. I wtedy poprosiłem go, żeby on szedł tak samo, czy obok mnie szedł, czy też w pewnym momencie, a potem żeby szedł tak samo, jak szli ci ta dwójka. I doszliśmy do tej budki i przy tej budce on się zatrzymał i wskazał, że tak zrozumiałem, że ten ktoś, kto szedł obok Pyjasa, to mógł go prowadzić, a nie chciał na to zwracać uwagi. Ja wówczas wziąłem go do prokuratury i wtedy on składał już ponowne swoje zeznania i wtedy powiedział, że byłby w stanie rozpoznać człowieka, z którym szedł, czy który szedł z Pyjasem. No, czy byłby rzeczywiście w stanie, czy nie, to trudno mi jest powiedzieć. Natomiast wiem, że był robiony jeden raz lub dwa razy portret pamięciowy. No a po 6 czy 8 dniach utopił się w Solinie. Kiedyśmy przyjechali do Polańczyka, to mnie przesłuchiwał starszy sierżant Bigos. I zamiast nam coś powiedzieć, to oni chcieli od nas wyciągnąć informacje, co wiemy. I kiedy przesłuchiwano mnie, sierżant powiedział mi, że widział ktoś brata pływającego w żółtym czepku. Ja mu mówię, panie sierżancie, to już na pewno nie uwierzę, bo żółty czepek ubrać to musi być pływak pierwszej klasy. A mój brat w ogóle nawet do wody w naszych rzekach nie wchodził, bo ponieważ posiadał chroniczny katar. Tu mieli basen zaraz pod lasem, a oni tam się nie chciał kąpać. Wtedy im mówię, że chciałbym zobaczyć ten czepek. No, czepek zginął, przewieziono nas do Sanoku w celu rozpoznania zwłok. Tam już czekało 7 osób, między innymi ten inspektor Dołęgowski i lekarz sądowy o nazwisku Nyr. I kiedy wszedłem, brat leżał w pozycji tak jak murzyn na ringu, ręce opuszczone i krew była, ja jeszcze w tą krew wstąpiłem, bo i pytam się lekarza tego sądowego, dlaczego, co mnie zaskoczyło. Przyrodzenie było wielkości garka 4-litrowego, 5-litrowego. Takie spuchnięte. I na twarzy były, tylko już dokładnie nie pamiętam, czy z prawej, czy z lewej strony były 4, tak jakby były ślady po palcach. I tutaj był jeden. Ja się zapytałem, co to ma znaczyć, od czego to są, bo to tak było znać. No, na to mi nie odpowiedziano. Natomiast na temat przyrodzenia, to mi lekarz powiedział, że to na skutek duszenia, no może w tej wodzie, jak się dusił ten. Ale kiedyśmy odchodzili, to mi uścisnął rękę i tak jakby mi chciał coś powiedzieć. Wieczorem o 8:30 przyjechała cała znów plejada, 5 czy 6, i przywieźli nam takie damskie bluzki. Czy rozpoznajemy rzeczy brata? Ja mówię, no tych rzeczy to na pewno u brata nigdy nie widziałem. Jeżeli o samą jazdę z powrotem ze zwłokami, no to do samej wioski nas tutaj eskortowali. Wersja pierwsza
zamordowany przez bezpiekę. Panowie, to przecież... Czym by pan to groził? Pan się bał coś takiego napisać? Słucham? Pan się bał wtedy takiej myśli? No, nie tylko bałem się, ale panowie, patrzcie na realia tego czasu. Ja nie mogę napisać zamordowany przez bezpiekę. Zamordowany, a pod tym się kryją wszystkie możliwe elementy. A dlaczego pan nie mógł tego napisać? No, ja chcę to zrozumieć do końca. Romanów, kto w 77 roku mógł przyjąć... Cała grupa ludzi to zrobiła, to nieważne, wiem, że ja przejęli władzę w Polsce w 89 roku. Ja wiem, chodzi mi o to, dlaczego nie, pan tego ja nie chodzi o to, czy przejęli, ja nie jestem politykiem, ale Romanów, ja nie mogę z góry zakładać rzeczy, która jest dla mnie no, czystym jakimś tylko, nie wymysłem, ale czystym no, hipotetycznym założeniem, które ja mogłem równie dobrze zamordowany przez to mógłbym również tak, zamordowany przez narzeczoną. Dokładnie, tak? Wszystko trzeba było moim zdaniem. Ach nie, no panie Krause, to pan nie może w filmie to zrobić. Przyjechaliśmy z Warszawy, to jest telewizja warszawska. Robimy duży dokument, wie pan. Tam gdzieś moje nazwisko wyszło w tym komputerze, tak? No. Wolałbym odpowiadać na pytania. Dobrze, na moje pytania. Tak. Ale czy moglibyśmy to nagrywać? Tylko tak, żebyśmy nie spłoszyli. Nie. To nagrywajcie tylko tak, żebyś pana twarzy nie łapał. Już? Pracowałem w 77 roku w Służbie Bezpieczeństwa. Jaki był wtedy klimat? Czym obarczała was góra wtedy? Wszystko było na hasło góry. Nie mogło być mowy tutaj o inicjatywie, że tak powiem, oddolnej pracowników jakiejś, powiedzmy, w jakiejś sprawie. Nie mogłeś ani słowa właściwie powiedzieć. No. Tak. Nie brał pan uwagi na przykład zabójstwa politycznego? Nie, jako zabójstwo polityczne to nie. Natomiast jako zabójstwo, jako nieumyślne spowodowanie śmierci, prawda? Jako przypadek, no też, proszę pana, przecież nie można z góry do wersji założyć, że jest jakieś określone środowisko. Ja nie mogę powiedzieć, że środowisko kolegów czy takich, no, proszę panów. No, ja nie mam na to dowodów, ale pośrednio po prostu jako były pracownik orientuję się, że starano się zamazać sprawę, wymazać, była wymazana, blizna została. Na czym ja opieram to, że to było zabójstwo? Otóż wydawało mi się, że początek sam stwierdzający, że on spadł ze schodów, musiał budzić daleko idące wątpliwości. Sprawdzaliśmy w miarę dostępne dla mnie ślady tych uszkodzeń. Były tam między innymi ślady na nogach, a dokładnie biorąc na spodniach o kolorze zielonym i to w żadnym przypadku nie mogły być ślady spadnięcia ze schodów, bo tam żaden zielony kolor nie występował. Zastanawialiśmy się, czy to nie był tak zwany wypadek przy pracy, czy po prostu czy go chcieli pobić, postraszyć i go zbili za bardzo, czy nie, czy to była prowokacja jakaś. No trudno było dać, poza tym... Myśmy widzieli właśnie, że to się w jakimś sensie źle będzie kończyło, nie przypuszczaliśmy, że kogoś zabiją. No, że... Ja po prostu nie rozumiem tej śmierci, naprawdę. Nie widzę motywów, dla których... Z opinii biegłych, nowego zespołu biegłych, profesora Jaklińskiego i profesora Nasiłowskiego, jednoznacznie wynika, że miejsce znalezienia zwłok Stanisława Pyjasa w sieni w kamienicy przy ulicy Szewskiej nie odpowiada obrażeniom, jakie u niego stwierdzono. W tej sytuacji jedyną możliwą do przyjęcia wersją jest, iż ciało jego zostało, to znaczy ciało, jeszcze żyjący Stanisław Pyjas został przeniesiony do sieni kamienicy przy ulicy Szewskiej. Ale już nieprzytomny. Ale już nieprzytomny. Między innymi poszukiwaliśmy sprawy w związku śmierci z tymi anonimami, które Stanisław Pyjas i jego koledzy doręczyli do prokuratury rejonowej.
bo oni doręczyli te anonimy, jeżeli pamiętam, to 4 albo 5 maja. Te anonimy zostały przekazane do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. No i na następny dzień Pijas zginął. Czy któryś ze znanych funkcjonariuszy SB, któregoś konkretnie, to wniosły coś nowego do tej sprawy, istotnego? Istotnego o tyle, że ustaliliśmy autorów anonimów, które kierowane były do Stanisława Pijasa i grona jego przyjaciół. I to jest główne osiągnięcie? To jest główne, mógłbym powiedzieć, jedyne osiągnięcie w tej sprawie. Nie wiem, jakie było źródło tych anonimów szkoleniowych Pijasa? No to źródłem to była właśnie Służba Bezpieczeństwa. To zostało ustalone, śledztwo to potwierdziło. Pan pisał te anonimy? To znaczy ja nie, konkretnie ja nie pisałem tych anonimów, ale ze sprawą, o sprawie dokładnie wiedziałem i byłem zorientowany w kwestii. Czy te anonimy były pisane u pana w sekcji? Tak. W moim rozumieniu, gdy prokuratura przekazała do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, to tam zaczęto badać te pisma, które tam doszły i stwierdzono, że lepiej by było, gdyby oryginały zostały Pijasowi odebrane. I w moim pojęciu, logicznie szukając rozwiązania, gdy ta próba odebrania nastąpiła, a Pijas nie mówił, gdzie zostawił te oryginały, bo zostawił je u jednego z kolegów i te oryginały przekazane zostały prokuraturze później przez tegoż kolegę, nie mówił, gdzie zostawił, no to zginął. To mogę ci powiedzieć, że ten, o którym powiedziałeś, ja go nie będę używał nazwiska, przyznał się, że on był autorem anonimów. Tak, fikcyjnych, tak. Ta. A jak no? Większość to było sfingowane. To jest prawda, tak jest. Jeszcze do mnie do raportu stanął. Wtedy utworzył fikcyjną grupę. Wziął służbowe pieniądze, bo na służbowe pieniądze były na TW, czyli na tych tak zwanych kapusi w tym czasie liczyce. On utworzył grupę trzyosobową, tak zwaną AS. Ale po 6 miesiącach wyszło. Poszedłem na kontrolne spotkanie, nie ma wyników, nie ma to, a on pisał za tym, za współpracowników. Czyli zupełnie fikcyjną grupę? Zupełnie. Zupełnie fikcyjną grupę. No. I czy te anonimy to był wytwór tej fikcyjnej grupy? Między innymi. Jeżeli ta koncepcja, którą przedstawiłem przed chwilą, że wiążą się anonimy ze śmiercią, to w takim przypadku ktoś, kto pisał te anonimy, to nie on zabił, nie to. Natomiast ktoś zabił, bo te anonimy wróciły wówczas do Służby Bezpieczeństwa, ktoś odpowiednie zarządzenia wydał i nastąpiła potem śmierć. Proszę pana, on nam szkodził. Wtedy szkodził nam jako człowiek. Za dużo wiedział, za dużo miał przy sobie. I faktycznie to był pierwotny popiełuszko. Za dużo powiedziałem też, no nie? Ale niech pan mi powie, dlaczego on was szkolił? Czego on miał za dużo przy sobie? No, nosił dokumenty niektóre, które były nieciekawe. To znaczy, jak był typu te oryginały anonimów? Tak. Tak. Pan bardzo źle szukał tych autorów anonimów. Wie pan dlaczego? Tak. Bo prokurator, który teraz prowadzi sprawę, tak, znalazł dwóch, znaczy sami się przyznali, tak, do autorstwa tych anonimów wśród dwóch funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Co pan powie? To jego prawo, żeby dociekać dalej tego. Czy był to ktoś z pańskiej sekcji, kto znał Pijasa w ostatnią drogę? To był wieczór. No muszę milczeć, no muszę milczeć. Ale pan wie, kto wyprowadzał Pijasa. Wiem, że miał nad nim pieczę 24 godziny, bo po prostu on był już, naprawdę on był uciążliwy dla nas, jako dla firmy, uciążliwy był.
Na sekcji nawet. Czym sprawia taki kłopot, no? On był czuporny. Mało tego czuporny. A dlaczego zginął, jak pan mnie pyta? No, dlaczego zginął? Jakby był normalnie milczek, tak jak każdy inny, no, oczywiście mówię teraz z pozycji tylu lat. Najlepiej było milczeć, oczywiście, no ale co? No, niech pan powie, to dlaczego było tak niewygodne? No? Moim bardziej... zdaniem za dużo wiedział. Ale czego za dużo wiedział? Niech pan pogrzebie tam dokumentami. Ale mówię panu, dokumentów żadnych mi nie dają, no. Dzień dobry. Chcieliśmy z panem chwileczkę porozmawiać. To. Proszę pana, my kręcimy film o sprawie Stanisława Pyjasa. Proszę kręcić tylko wyze mnie. Nie ma o czym rozmawiać, naprawdę. Proszę mnie zostawić spokojnie. Prokurator jest do tego, a nie pan. Dlaczego nie ja? Nie pan, bo pan dziennikarzem i pan nie ma nic do tego. Ale pan dużo wie o tej sprawie. Muszę panu powiedzieć, że rozmawiałem z wieloma pana kolegami i wszystkie nitki prowadzą do pana. Nikt nie udowodnił i koniec, no. Dzisiaj pan prowadził to śledztwo. Czy pan poprowadziłby by inaczej? Na pewno zrobiłbym jedną rzecz jeszcze. Jeśli nie jedyną, to na pewno bym rozważył, i tutaj pan ma rację, czy nie powołać drugi zespół biegłych, pan medyczny. Z całą pewnością. Nie chciałbym komentować stanowiska byłego prokuratora wojewódzkiego, pana magistra Henryka Sołwi, dlatego że nieznany mi jest motyw, dla którego... Dzień dobry. Dzień dobry. Siądź, Stasiu, przepraszam bardzo. Pan mecenas Kłys, który jest moim pełnomocnikiem i chciałby, w tej chwili zaczęliśmy. Jestem daleki od jakiegokolwiek komentowania obecnego stanowiska pana prokuratora Sołwi, który notabene nie miał nigdy cienia jakichkolwiek uwag do pracy katedry, którą kierowałem, mało podkreślał wszem i wobec, że ma do opinii wydawanych przez nas absolutne zaufanie. Profesor Marek odmówił rozmowy ze mną, odmówił odpowiedzi na pytania, które zadawałem. Ja jako biegły uważam, i tak jest rzeczywiście ustawowo, dysponentem sprawy jest zleceniodawca, sąd czy prokuratura. I poza zgodą tego dysponenta ja nie mam prawa ujawniać tego. Przecież to jest nonsens proceduralny. Ja nie mogę zabronić mecenasowi rozmowy z dziennikarzem albo z profesorem Markiem. To jest sprawa dobrej woli profesora Marka. W konsekwencji przyjęto śmierć już po nadużyciu alkoholu i po wylewie krwawym z ust. Leżał na twarzy i postępowanie zostało umorzone. Pan powiedział też, że właściwie gdyby nie stan upojenia Stanisława Pyjasa, nigdy nie doszłoby do jego śmierci. Dlatego, że on zmarł z powodu tego, że krew, która mu spływała do ust, on się zachłysnął krwią, bo nie miał odruchu. Czy mógłby pan określić, czego więc zabrakło w ekspertyzie profesora Marka? Z punktu widzenia, no powiedzmy, pana oceny tego materiału, samej ekspertyzy. No ja przede wszystkim powiedziałbym, że wnikliwości. Opinię wydałem zgodnie z wiedzą, umiejętnościami, dobrą wolą
i obiektywnie, do czego miałem materiał. I zgodnie z własnym sumieniem. I zgodnie z własnym sumieniem. I muszę powiedzieć mało, że gdyby mi w tym momencie dano tą sprawę jeszcze raz, to wydam opinię identyczną, nie zmienię ani jednego przecinka. Czy osobiście masz podejrzenia wobec swoich podwładnych w sprawie śmierci Stanisława Pejasa? Nie, ja nie mam podejrzeń, tylko domniemywuję, że po prostu pomogli mu w tak zwanym odejściu z tego świata. Wiem, że Jurek Druzgała tam był. Ale jak to był przy tym? Był świadkiem tego. Bo przecież Jurek, nie wiem, czy nawet nie pomagał tam coś podnieść go, czy co. Bo Jurek mi opowiadał jako oficerowi wtedy na drugi dzień, bo my się spotkali jeszcze na dużej wódce. On mi to pierwszy opowiadał, jak to wszystko tam podjeżdżali, jak to cudowane. Jurek mówi, no twoi ludzie zamordowali człowieka. No więc jaki moi ludzie, co ty pierdolisz? Widziałem, jak go nieśli jak beta. Czyli jak beta, no to jak beta, może się zaśpiewać, nie? Że bez noszy, bez tego, tylko oczywiście. No. Chciałbym tylko wiedzieć, czy ten Jurek powiedział panu, kto go dziósł? No muszę milczeć. Nie, no, to... no ale proszę pana, dlaczego nagle parę osób ginie? Dlaczego nagle? Dlaczego Jurek Druzga nagle zginął? Zadźgany? Dlaczego zginął? Gdzie to się mogło znać? Czy nie jesteś w stanie tego stwierdzić? Ze słuchu to gdzieś w okolicach Placu Szczepańskiego. Tam, gdzie był wydział. Gdzie nasze kadry były. Tam były pokoje przesłuchań. Tak, na dole tak. Czyli nasze wszystko bardzo blisko było. Kto był przy tym przyjęciu z pana chłopaków? Nie wydusi pan. A Laugo Węclewicz. Laugo fachowo. To były dwa uderzenia. Po brzuchu. Co po brzuchu? Nie. Ja myślałem, że bił go na szczękę. Za dużo powiedziałem. Właściwie to jest clue. To jest clue, no. To znaczy, że ten bokser był naprawdę wynajęty? Nie powiem nie, no. Wynajęty to mógł być przez kolegę, przez TW, ta tajny współpracownik. Co? Nie mógł on wynająć za... No Knapik, bo znam to nazwisko. No. Za 100 dolarów, a wtedy to była potęga. No, ale wie pan, co się stało z bokserem Węclewiczem? Nie śledziłem jego losu. Spadł na śmierć ze schodów. Właśnie wychodzą od tego tajnego współpracownika Knapika. Jego najczęściej spotykałem w ringu. Wspominał pan, że czymś handlował. No to jakiś tam miał, powiedzmy, walutą. Niech pan powie, co się z nim stało? Proszę pana. Tak jak przychodzą, jak mówię, proszę pana, opowieści, że go zabili. Albo spadł, albo że go zarzucili. No ale kto, co, jak to nie wiem. A myśmy żadnej urazy do niego nie mieli, ale nie było o co. Jak mąż jeszcze postawił wódkę, bo on był bez grosza, Węclewicz. Kto by go popchnął, po co? Czy pani może powiedzieć, jak on wypadł, jak to znaczy, kto by znalazł? Skąd ja wiem? Ja no, dobrze. Pani musiała oglądać to ciało. Ciało nie oglądałam, proszę pana, ja się wystraszyłam, a później się dopiero wszystko wyjaśniło. Później to znaczy kiedy? No, po tym wypadku, bo przecież przyszli do mnie, po mnie przyszli, bo był u nas, tak? Które to było piętro? Trzecie i wysokie piętro. To ani z korzyści, ani z niczego, co byśmy mieli go popychać. Po co? Ale prokurator, wie pani, mówił mi, że mąż mu obiecał 100 dolarów. Nie, jakie 100 dolarów mu obiecał? Za co? Za co mu obiecał 100 dolarów? Za to, że pobije Pejasa. Że co? Jakiego Pejasa? Takiego studenta. No wie pan coś podobnego do czego to? Podobne. Czy mąż nigdy nie był współpracownikiem, tajnym współpracownikiem? A nigdy w życiu, on był z daleka od tego. On w ogóle nie lubił tego, chce pan wiedzieć. Nie lubił. A w którym roku mąż zmarł? Mąż w którym roku zmarł?
Nie powiem panu dokładnie. Czy pamięta pan studenta fizyki Stanisława Pietraszki? Według jego zeznań narysowano portret pamięciowy osoby, która wyprowadzała Stanisława Pejasa z akademika. Proszę pana, no, obowiązkiem elementarnym było naszym przesłuchać Pietraszka, prawda? W obecności mecenasa Rozmarnowicza. I tak się stało na pewno. Ale wie pan, dalsze losy tego chłopca, to nie może ani on odpowiadać, ani ja odpowiadać. Jeżeli dzisiaj my jesteśmy mądrzejsi o tym, jak tam któryś z wydziałów Służby Bezpieczeństwa działał, to nie można wykluczyć, że oni takiego niewygodnego świadka sprzątnęli. 30 lipca 1977 roku nastąpiło zgłoszenie zaginięcia Stanisława Pietraszki, prowadziłem tę sprawę. O ile pamiętam, w tych zeznaniach składanych przez świadków, Stanisław Pietraszko około godziny 6 rano wyszedł nad brzeg, prawdopodobnie w celu umycia się, ponieważ szedł z ręcznikiem, z mydłem i od tego czasu nikt go nie widział. Zwłoki pływały gdzieś mniej więcej w tym miejscu, między tą bojką jakieś 30 metrów od brzegu. Na głowie miał czepek, ale to nie był czepek oryginalny, tak zwany żółty czepek, tylko to był czepek taki kąpielowy, żółty, cały żółty i jakieś, bodajże, kwiatki, czy coś takiego na tym czepku były. Unikaliśmy wszyscy kąpania się w tym miejscu zalewu Solińskiego, zwłaszcza, że dosłownie, ja wiem, no, z kilkaset metrów dalej były baseny siatkowe przy ośrodkach czasowych w Siarkopolu, gdzie można się było pójść wykąpać bezpiecznie. Punktem właśnie istotnym dla sprawy był ten czepek, ponieważ dobry pływak, żółty czepek i nagle nie ma żółtego czepka. Nabiedziłem się sporo w tej sprawie, żeby wyjaśnić tajemnicę tego żółtego czepka, co z tym czepkiem się stało. Ja na przykład nie widziałem u niego ani żadnego żółtego czepka, ani w ogóle nie widziałem, żeby pływał. To sprawa jest przykra o tyle, że niektórzy właśnie pomocnicy lekarzy, którzy dokonują sekcji, mają ten brzydki zwyczaj po sekcji, po prostu nie mają co zrobić z takimi rzeczami, po prostu zaszywając do wewnątrz to, co powstało, jakaś koszulka, spodenki. W tym przypadku również ten żółty czepek został zaszyty. O ile sobie przypominam, miał dojść nawet do ekshumacji, żeby ten fakt potwierdzić, no ale do ekshumacji nie doszło. No, dla mnie to by była kolejna przykrość, ponieważ to jest nic przyjemnego uczestniczyć w ekshumacji zwłok. Nie wyjaśniono nam, jak wygląda sekcja zwłok i ponadto do dziś nie otrzymaliśmy dowodu osobistego, wyników sekcji zwłok. Po dzisiejszy dzień. Śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Pejasa umorzone zostało 30 czerwca 1993 roku z uwagi na to, iż brak było możliwości wykonywania dalszych czynności procesowych w tej sprawie. Decyzjami kolejnych ministrów spraw wewnętrznych nie zostały odtajnione dane identyfikacyjne tajnych współpracowników. Proszę mnie zostawić w spokoju. Prokurator jest od tego, a nie pan. Ale pan dużo wie o tej sprawie. To jest... Muszę panu powiedzieć, że rozmawiałem z wieloma pana kolegami i wszystkie nitki prowadzą do pana. Nikt nie udowodni. Nie jestem żadną ważną osobą, jestem pierwszym lepszym śmiertelnikiem i koniec. Wiemy, z WUN udostępniał dokumenty, co mnie było skandalem zupełnym. Ja organizowałem takie podpisy organizowaliśmy w tej sprawie wśród przyjaciół, środowisku. To było strasznie trudno zorganizować, bo jedni chcieli podpisywać dlatego, że prawda, to woda na młyn tym brzydkim dekomunizatorom, a drudzy nie chcieli, że nie będą w tym towarzystwie tych, którzy właśnie nie są dekomunizatorami, więc jakiś taki obłęd wszystkich ogarnął. Ale pamiętam najbardziej uderzającą z mojej strony sprawę, jak jeden człowiek, który kiedyś nie był jego przyjacielem, powiedział, że on nie podpisze tego, bo właściwie nie za bardzo rozumiem, powiedział, że żyjemy w państwie praworządnym. Nie za bardzo rozumiem, państwo praworządne, to znaczy takim, gdzie MSW ustala normy działania.
Czasem już widzę siebie, o kilka lat później, siedzącego w jakiejś kawiarence na rogu dwóch małych uliczek jednego z wielu miast na świecie, pijącego kawę i myślącego o sobie, o ludziach, z którymi jestem teraz, o tej obecnej rzeczywistości złożonej z przedwczesnego strachu nieudanych znajomości, fatalnych kontaktów erotycznych, sympatii, nadziei na przełamanie muru samotności, o śmierdzącej, źle przyrządzonej porcji flaków i o wielu innych rzeczach, które muszą zginąć po zwycięstwie, nad którym obecnie pracujemy. Widzę siebie z papierosem w ręku, pijącego kawę, zawieszonego w jakimkolwiek punkcie tego naszego świata, poddającego się snom o przeszłości. W jednym momencie spoglądam w przyszłość i przeszłość, które przestają być tym, co decyduje o ich nazwie. Stają się płynne, otwarte i realne.